Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. W ostatnim czasie coraz częściej jesteśmy świadkami katastrof naturalnych i anomalnej pogody. Od lat tęgie umysły tego świata zastanawiają się nad czynnikami wpływającymi na ten stan rzeczy, a także na gwałtowną zmienność charakteru pogody oraz naziemski klimat. Ta sprawa jest o tyle istotna, że niekiedy wygląda to tak, jakby człowiek zapominał, jak bardzo wrażliwy jest na najmniejsze zmiany w przyrodzie. Dziś żyjemy w dostatku, a w sklepach spożywczych niczego nie brakuje. Lecz sygnały wysyłane przez planetę jasno wskazują, że powoli wkraczamy w czas następujących zmian. Nienaturalnie wysoka temperatura powietrza jak na luty oraz seria groźnych niżów w trzecim tygodniu tego miesiąca wyjątkowo mocno dała się we znaki mieszkańcom Polski. W ostatnich dniach został pobity rekord zdarzeń odnotowanych przez Państwową Straż Pożarną, których w szczytowym momencie wichur do godziny 16 w sobotę dnia 19 lutego było ponad 20 tysięcy. Jak wskazuje ekspert serwisu twojapogoda.pl Łukasz Mielczarek, Polska jest obecnie jednym z tych krajów, które najbardziej doświadczają niszczącego skutku wichur. Zaznaczył, że obecnie jesteśmy świadkami anomalii pogodowych, jakich dotychczas o tej porze roku jeszcze nie widzieliśmy. Warto zaznaczyć, że zgodnie z najnowszymi danymi, tylko 17 lutego nad krajem przetoczyło się aż 9 trąb powietrznych. Szokuje fakt, że przecież choć ciepłą, to jednak mamy zimę, a nie środek lata, w którym i tak bardzo rzadko pojawiają się tak dynamiczne zjawiska. Kolejny poniżu Dudley był Eunice, który spowodował olbrzymie zniszczenia w części Europy Zachodniej oraz w Polsce. Łamiące się jak zapałki drzewa niszczyły samochody, wiatr uszkadzał poszycia dachów i powodował przerwy w dostawie prądu na masową skalę. W piątek dnia 18 lutego w Anglii zarejestrowano najwyższą w historii prędkość pojedynczego podmuchu wiatru, który wyniósł aż 196 km na godzinę i odnotowany został na przylądku The Needles w zachodniej części wyspy Wight, podał brytyjski urząd meteorologiczny Met Office. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wzrostu częstotliwości występowania anomalnych zdarzeń pogodowych. Pogoda staje się coraz mniej przewidywalna, a skutki anomalii są coraz większe. Przyczyn powstawania tych zjawisk jest wiele. Jeśli chodzi o pogodę w Europie, istotne są dwa znaczące czynniki. Pierwszym jest Golfstrom, czyli prąd zatokowy transportujący ciepło w kierunku Europy. Natomiast drugim jest prąd strumieniowy, czyli intensywny i wąski strumień powietrza, ograniczający wir polarny, który moduluje napływ zimnego lub ciepłego powietrza. Zaburzenia w tych dwóch obszarach obserwowane są od kilkunastu lat i w dużej mierze to one pośrednio odpowiedzialne są za obserwowany wzrost zmian pogody na naszym obszarze. Ostatnio przeprowadzono bardzo ciekawe badanie, w którym zaobserwowano kolejny istotny czynnik, który ma potężny wpływ na ziemski klimat i pogodę. Badania zostały przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku i zostały okrzyknięte mianem przełomowych, gdyż istotnie pomagają nam w zrozumieniu czynników powodujących wielkie zmiany na naszej planecie. W poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o tym, jak wielki wpływ na Ziemię i jej klimat mają cykle Milankowicza, a także o gigantycznych zmianach, jakie kilka tysięcy lat temu zaszły na Saharze, która niegdyś była pełną wszelakiej roślinności krainą. Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez uczonych z Politechniki Duńskiej oraz Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wykazały, że aktywność słoneczna ma potężny wpływ na kształtowanie się ziemskiej pogody i jest on zdecydowanie większy niż zakładały jakiekolwiek przewidywania. Badacze sprawdzili i dokumentowali wpływ promieniowania kosmicznego na atmosferę przez dwa tygodnie. Podczas pierwszych dni badania zaobserwowali bardzo interesujące zjawisko. W sytuacji, kiedy rozbłyski słoneczne wypierały strumień promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi, to na obserwowanych obszarach zmniejszała się ilość chmur, powstawanie nowych było trudniejsze, a istniejące rozrzedzały się. Chmury pokrywają niemal 2/3 naszej planety każdego dnia. Spełniają szereg bardzo ważnych zadań. Zatrzymują ucieczkę energii z powierzchni Ziemi, a także powstrzymują dopływ energii ze Słońca. Choć z pozoru brzmi to jak zaprzeczenie, to jest to złożony i rozbudowany system podtrzymywania życia na Ziemi.
Chmury stanowią niezbędny czynnik w procesie obiegu wody. W zależności od ich rodzaju i wysokości, na której się znajdują, posiadają inne funkcje. Te występujące nisko, grube i puszyste, chłodzą ziemię. Z kolei te ulokowane bardzo wysoko, złożone z drobnych kryształków lodu, zatrzymują ciepło. Nasi biali i puszyści, choć niekiedy szarzy i nieprzyjemni towarzysze dnia codziennego, posiadają znaczący wpływ na ogólny bilans energii, dlatego znaleźli się w centrum uwagi nowych badań. Jak zatem rozbłyski słoneczne wpływają na proces powstawania chmur? Choć te rozbłyski kojarzone są głównie z burzami magnetycznymi powodowanymi przez koronalne wyrzuty masy, a także szeregiem problemów tu na Ziemi, posiadają istotny wpływ na chmury i ich jakość. Nasza planeta stale bombardowana jest olbrzymią dawką promieniowania kosmicznego. Choć jego znaczna część odbijana i pochłaniana jest przez atmosferę Ziemi i jej pole magnetyczne, to jego pozostałości wpływają na szereg powstających na Ziemi zjawisk. Oprócz tego promieniowania do Ziemi dociera także wiatr słoneczny. W przypadku mniejszej lub większej aktywności słonecznej i docierającej do Ziemi słonecznej plazmy, staje się ona konkurencyjna wobec promieniowania kosmicznego, wypierając je i niejako przejmując na chwilę kontrolę nad sytuacją. Prace nad badaniem wpływu promieniowania kosmicznego na ziemską pogodę trwały od wielu lat, a rezultaty były obiecujące. Dziś finalnie doczekaliśmy się kolejnej odpowiedzi. Promieniowanie kosmiczne poprzez jonizację aerozoli w ziemskiej atmosferze powoduje, że te są w stanie lepiej się ze sobą łączyć, w efekcie końcowym tworząc chmurę. W zależności od ilości takiego promieniowania, jakość chmur może być zmienna. Badania dały jednoznaczny rezultat, choć twórcy mówią, że jest jeszcze wciąż wiele do udowodnienia. Zmienna intensywność aktywności słonecznej w dłuższej perspektywie powoduje wzrost daleko idących zmian na Ziemi. Większa ilość docierających do Ziemi naładowanych obłoków ze Słońca przekłada się na mniejszą ilość chmur na danym obszarze Ziemi. Malejące natężenie wiatru słonecznego powoduje masywny rozrost chmur. Czynników, które wpływają na proces ich powstawania, jest wiele, jednak nowe odkrycie daje nam dużą podpowiedź, że pogoda na Ziemi może zmieniać się także bez jakiegokolwiek działania człowieka. Z tym tematem łączy się inny, dość ciekawy i kontrowersyjny, występujący pod nazwą HARP. Być może już w następnym odcinku przybliżę nieco ten temat, gdyż nowe odkrycie przez dużą część ludzi jest z tym systemem mocno powiązane. To już wszystko na dziś. Żegnam się już z Wami i życzę miłego, dobrego i spokojnego dnia. Do usłyszenia!